Siemano, siemano, witam was w kolejnym filmie. Dziś podsumuję wam ta moja kukurydza, jak klonowała. Powiem wam, które odmiany się u mnie sprawdziły, co zostanie na przyszły sezon. Tu już widzicie, ściernisko zmulczerowane. Muszę jeszcze wywieźć gnój i zaorać. W przyszłym sezonie tu będą rosły. Rosły, nie rosły, bo tatu sadził ziemniaki. No po kukurydzy, ale tak wyszło, nie mam innego miejsca, kaj zasadzić. Także tukać mam już posypane. To nie, ale tu na tej, no nie wiem, no do samego płota nie, ale tam tak za dwa rzędy kukurydzy jeszcze. Tu od gospodarczego tam kaś dotąd będą ziemioki, a reszta tu będzie kukurydza. Tu będzie jeszcze kukurydza wszystko. Tu będzie możliwe, że szklarnia, nie wiem, trwają tam jakieś negocjacje, ale to długo się przeciągło, bo przez miesiąc się nie odzywałem, przez ta kukurydza cała. No i teraz zaś coś tam próbuję. Dobra, tu na tym poletku tu było 58 arów. Był tu farmsad, odmiana Farm Mirage. Tu z tego kawałka wyszło ponad 7,5 tony. Czyli przeliczając na hektary, wychodzi jakoś 12-13 ton na hektar. Czyli ładnie, jak na moje tu warunki, mój zeszłoroczny wynik, to średnia wyszła coś koło 10 ton. W tym sezonie najlepiej wyszła odmiana SY Fregat, 12,8 tony przy wilgotności 28-27%, czyli to tak już super rekord u mnie, to jest mój rekord kukurydzy. Następnie było z nasion Dalgety P8527, albo zaś to pomyliłem, 8527. Tam średnia z tych pól, to było 2 hektary, wyszła 11,8. 11,8, czyli też bardzo dobry wynik. Dodatkowo ta kukurydza tam była zaprawiona od drutowca, bo właśnie obawiały się tam drutowca, bo te pola takie ugory, wiadomo. No to można powiedzieć drugi rok po ugorze. Wcześniej był owiec, teraz kukurydza. Następna odmiana Comech 8307 z Pioniera. Wynik też był ponad 11 ton. Czyli też dobrze. No i coś jeszcze miałem? A jeszcze z DKC, ale to tak na takich słabszych polach, i to miałem na pół DKC, pół farmsad rozsypane. No i tam już nie plonowało tak dobrze, tam właśnie te pola mi zaniżyły. I średnio z tych wszystkich pól, średnio co odwiozek kukurydza, wyszła 11,66 tony z hektara. No czyli poprawiłem swój zeszłoroczny wynik o tona 600. No i dodatkowo, co? Zarobiłem dużo więcej, bo cena kukurydzy, po jakiej oddawałem, najmniej 545 netto, najwięcej 638 netto. No to 638 to już były za te ostatnie kursy, koszone później. No z tymi nasionami Dalgety troszkę zawczas, tam była wilgotność do 33-34%. Zależy od przyczepy, 31, 32, 33 i 34 z minimalnym tym, po przecinku, coś tam, drugą cyfrą. No i tam właśnie cena była najniższa, ale i tak 500 zł, w zeszłym roku po 400 coś i jeszcze potrącenia były. Na kukurydzy wyszedł bardzo dobrze, tam liczyłem zysk z jednego pola, z tego fregata ile było, no to super, jestem zadowolony. Tam pytaliście na live wczoraj, czy będą jakieś nowe nabytki. Zastanawiałem się, co kupić, no ale w końcu nie wiem, co kupię. Chyba auto sobie kupię. Ten Seat to już jest roboczy. No i co? I to tyle z kukurydzy. Na przyszły sezon Farmsad, Fregat. I coś jeszcze trzeba dokupić. Zastanawiam się nad Agromais, chyba firma z kukurydzy. Właśnie jutro muszę zadzwonić, zamówię dwie paczki na próbę. Obejrzymy, co to jest warte. Tutaj części z kombajna. Kombajn. Teraz muszę przystawkę tam trochę
podszykować, oczyścić, zakonserwować i tyle. Johna muszę przystawić, zajadę sobie pomulczer, bo teraz jest u wujka. Jeszcze mam do mulczerowania po kukurydzy trochę. No trochę roboty jeszcze jest. Czekam aż wujek skończy orać, on czeka aż obeschnie, bo nie chcę na drodze namarać, jak będzie wyjeżdżał z pola, bo u nas te wyjazdy takie są, że od razu na drogę syf się zrobi niepotrzebnie. No i co? I tyle w tym filmie dzisiejszym. Idę na suszarnię obejrzeć. A trzymcie się do następnego filmu. Jutro będzie film z koszenia kukurydzy. Ostatnio tu działka z tego właśnie farmsatu. A jo, muszę jeszcze się naszykować na zima. Tam plandeka założyć na te nawiata, żeby zasłonić się od deszczu, od wiatru. I tak, i tam. Dobra, na razie.